Ponad 1500 dzieci i młodzieży z archidiecezji lwowskiej wzięło udział w czwartym wielkim kolędowaniu u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Przez dwa dni w kurii metropolitalnej we Lwowie brzmiały kolędy po polsku, ukraińsku i angielsku. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że jest zadowolony z tak dużej ilości kolędników. Cieszę się, że także i do mego domu, tutaj do rezydencji arcybiskupów lwowskich, już od 4 lat przychodzą kolędnicy i z każdym rokiem jest ich więcej. Bardzo się cieszę, bo widzę wielką radość u dzieci, u rodziców, którzy tutaj przyjeżdżają, by nie tylko zakolędować, nie tylko pomodlić się razem, ale także mogą pokazać swoją wielkie zdolności, swoją twórczość. Jestem pełen podziwu, bo od tych prostych kolęd poprzez przedstawienia jest tu także i wprowadzona współczesna sztuka. I każdego roku to kolędowanie, to spotkanie jest piękniejsze i milsze. Kolędy, nawet dzieci śpiewały i wśród nocnej ciszy, i w tym Juniczku. My wszystkie kolędy uczymy się, żeby zaśpiewać i w jednym, i w drugim języku, prawda? Bo też tak w parafii jest dzisiaj, prawda? Małżeństwa mieszane, ale dwie tradycje pielęgnujemy i dwie mowy. No to chyba jeszcze tym bardziej mamy więcej kolęd do zaśpiewania, bo aż podwójnie. Metropolita Lwowski podziękował kolędnikom i wręczył każdemu osobiście upominek bożonarodzeniowy. Dziękuję wszystkim kolędnikom, którzy dzisiaj przybyli w tym roku 2019, aby tutaj także napełnić moje serce radością, nie tylko moje, ale i wszystkich pracowników, mieszkańców tego domu i naszego miasta Lwowa. Życzę wszystkim, by Boże Dziecię błogosławiło nam w nowym 2019 roku.